Słuchajcie, jak przejdą w tą centrynę, dojdą do tego płotu, podsuwamy się tak. Czołem żołnierze, czołem funkcjonariusze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za waszą służbę, dziękuję za to, co robicie. Miarą suwerenności państwa jest zdolność do obrony granic. To, co widziałem tutaj przed chwilą, odebrałem meldunki pana ministra, panów generałów, panów pułkowników, to bardzo profesjonalna służba, bardzo dobrze zorganizowane działania. Bardzo dobrze zorganizowane działania na każdym odcinku frontu. Kto by pomyślał jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, że będziemy się mierzyć z działaniami o charakterze żywych tarcz, bo reżim Łukaszenki używa cywili jako broni współczesnej wojny hybrydowej. To, co widzimy dzisiaj, to nowe metody, które wy jesteście jednocześnie dla nas kluczowym bastionem, kluczową redutą, która ma bronić przed tymi nowymi metodami. I robicie to znakomicie. Robicie to nie tylko profesjonalnie, ale także z pełnym poszanowaniem godności człowieka po jednej i po drugiej stronie granicy. Po jednej i po drugiej stronie granicy. Przesyłamy jeden konwój humanitarny za drugim. One się odbijają od granicy. Jednocześnie też wiemy doskonale, przed chwilą też panowie generałowie poinformowali mnie o warunkach panujących po drugiej stronie. Wiemy, że jest to w pełni zaplanowana akcja, która ma na celu naruszyć suwerenność naszego państwa. Dla nas to jest absolutnie jasne. Wiemy doskonale, że jest poszukiwanie słabych punktów. I dziękuję także za połączenie tych wszystkich działań logistycznych, typowo wojskowych, aprowizacyjnych, organizacyjnych, operacyjnych. To wszystko świadczy o znakomitej organizacji, o waszej gotowości do, nie tylko do służby, ale gotowości do obrony, do skutecznej obrony naszej granicy. Granica Polski, granica na wschodzie jest granicą też Unii Europejskiej. Wczoraj rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, z premierami kilku państw. Każdy przesyła wam wyrazy najwyższego szacunku, podziękowania za wasze działania, za waszą odwagę, za waszą gotowość do służenia w każdej minucie, w każdej godzinie doby. To jest coś, na co patrzą wszyscy i dziękuję wam, że nie tylko jesteście tutaj na miejscu, ale też dostosowujecie się do zmieniających warunków. Nie wiemy, co wymyśli jeszcze reżim Łukaszenki. Taka jest rzeczywistość, ale jesteśmy wdzięczni, że w takiej też kooperacji. Dziękuję panu ministrowi obrony narodowej. Dziękuję panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Granicznej. Dziękuję komendantowi Policji, komendantom Straży Pożarnej, wszystkim służbom i oczywiście
wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom, którzy tutaj są. Jesteście na pierwszej linii frontu. Cała Polska jest wam za to bardzo wdzięczna. Dziękuję.